Witam Państwa. Na tym filmiku wytłumaczę, jak wykonać takie szydełkowe rękawiczki z jednym palcem dla dzieci. W zależności jaki kolor wybierzemy, będzie to komplet albo dla dziewczynki, albo dla chłopczyka. Ja tutaj wybrałam trzy kolory, osobny też na ściągacz. Pokażę, jak wykonywać krok po kroku. I zaczynamy od ciemniejszego fioletu. Zaczynamy pracę od zrobienia pętelki. Od zrobienia pętelki zmniejszamy tą pętelkę i robimy 4 oczka łańcuszka. Dodam tylko, że mam szydełko czwórkę. 4 oczka łańcuszka. Raz, dwa, trzy, cztery. 4 oczka. Teraz te oczka musimy zamknąć w kółeczko, czyli szydełko wbijamy w pierwsze oczko, od którego zaczęliśmy pracę. Przybliżamy do siebie pętelki, łapiemy włóczkę na szydełko i przeciągamy przez te dwie pętelki, robiąc oczko ścisłe. W ten sposób powstało nam takie malutkie kółeczko. Teraz proszę zrobić jedno oczko łańcuszka, narzut i w tym kółeczku, w jego środku wykonujemy 10 półsłupków z narzutem. Każdy półsłupek ma być z narzutem. Tutaj wzdłuż krawędzi tego kółeczka układam początkową włóczkę, żeby ładnie się wrobiła. A więc robimy 10 półsłupków. Będą to półsłupki z narzutem. Są one nieco wyższe niż zwykłe półsłupki. Mam już 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i już ostatni półsłupek, 10. Teraz to kółeczko łączymy w całość, czyli szydełko wbijamy w pierwsze oczko, które robiliśmy na samym początku. W to jedno oczko łańcuszka, tutaj wbijamy szydełko i również przybliżamy do siebie pętelki, łapiemy włóczkę na szydełko i przeciągamy przez te dwie pętelki, robiąc oczko ścisłe. Powstało nam takie kółeczko i teraz będziemy już od razu zmieniać kolor. Chyba że robimy rękawiczki jednym kolorem, no to sprawa będzie o wiele łatwiejsza i szybsza. Ja tutaj pokażę, jak zmieniać kolory, jak dodawać inne kolory. Tutaj bierzemy jasny fiolet. I również najpierw trzeba zrobić pętelkę. Bierzemy nasze kółeczko. Teraz ważna sprawa, żeby nie pomyliły nam się, nie poplątały nasze włóczki. Przybliżamy dokładnie pętelkę do pętelki. Łapiemy drugi kolor na szydełko. Przeciągamy przez naszą ciemnofioletową włóczkę, ale tak przeciągamy, żeby nie przeszedł nam supełek. Teraz proszę zrobić jedno oczko łańcuszka już tym nowym kolorem, jasnofioletowym. Robimy już, rozwarstwiło się. Teraz robimy jedno oczko łańcuszka, natomiast ten kolor podstawowy, ten ciemny fiolet, mocno ściskamy. I już mamy dodany drugi kolor, tak dodaliśmy ten drugi kolor. I teraz właśnie będziemy pracować na tym drugim kolorze. I teraz może tylko poradzę, że ten nowy kolor odkładamy sobie na lewo, stary na prawo, żeby nam się tutaj nie poplątały włóczki i żeby nie ciągnęło w trakcie pracy. Zmniejszamy tą pętelkę. Teraz proszę zrobić to. Tą początkową włóczkę również układam wzdłuż krawędzi, żeby ładnie ją wrobić. Już mamy jedno oczko łańcuszka.
I tutaj proszę w następnym oczku zrobić dwa półsłupki, również z narzutem. Dwa półsłupki. Raz. Dwa półsłupki. W jednym oczku dwa półsłupki. Następnie narzut i w następnym oczku wbijamy szydełko i tym razem robimy jeden półsłupek. I tak naprzemiennie. Raz jeden półsłupek, raz dwa półsłupki. Czyli tu był jeden, teraz musimy zrobić dwa w jednym oczku. I tak do samego końca tego rzędu, tego drugiego rzędu. Raz jeden, raz dwa. Pauza. Zrobiłam już w ostatnim oczku jeden półsłupek. I teraz jak łączymy ten drugi rząd, koniec z początkiem, szydełko wbijamy w pierwsze oczko, to pierwsze pojedyncze oczko, od którego zaczęliśmy ten drugi rząd nowym kolorem. Tutaj wbijamy szydełko i również robimy oczko ścisłe i je mocno zaciskamy. Teraz będziemy zmieniać kolor. Właśnie na tym polega urok tych rękawiczek, że mają one paski. Zmieniamy kolor, czyli teraz bierzemy drugi kolor, jego nie odcinamy, ani jednego, ani drugiego koloru nie odcinamy. Przykładamy blisko pętelki, tą pętelkę proszę nieco zmniejszyć, wkładamy szydełko i łapiemy na włóczkę, na szydełko ten drugi kolor, przeciągamy przez pętelkę i pętelkę tą fioletową, jasną mocno zaciskamy. Teraz proszę zrobić jedno oczko łańcuszka. Już będzie się zaczynał czwarty rząd. I teraz będziemy pracować właśnie tym ciemniejszym kolorem, dlatego ustawiam sobie odpowiednio włóczki, tą nieużywaną na prawo, tą, którą teraz będę pracować, na lewo. I właśnie zaczynamy trzeci rząd, narzut. W następnym oczku proszę zrobić dwa półsłupki. Dwa półsłupki. Pierwszy i w tym samym oczku drugi. W dwóch kolejnych oczkach robimy po jednym półsłupku. Pierwszy i w następnym drugi. I za tymi dwoma pojedynczymi półsłupkami, w tym trzecim oczku za nimi, robimy znów dwa półsłupki i tak do samego końca. 2, 1, 1. I tak do końca tego trzeciego rzędu. Pauza. Doszłam do końca tego trzeciego rzędu. Teraz pokażę, jak połączyć. Tutaj również wbijamy szydełko w ten pierwsze oczko, od którego zaczynaliśmy ten rząd i robimy oczko ścisłe. Teraz zmieniamy kolor, tak jak do tej pory. Pociągamy tym razem tą fioletową ciemną i tu na jasnej jedno oczko łańcuszka. Tego łańcuszka, tego oczka mocno nie ściskamy, bo później przecież będziemy musieli zamknąć rząd w tym oczku i trudno by było szydełkiem wbić. Układamy sobie włóczki i zaczynamy rząd czwarty, narzut. W następnym oczku dwa półsłupki po kolei. Wbijamy szydełko i robimy dwa półsłupki w jednym oczku. Jeżeli tutaj tak się poluźni, to jeszcze raz ściskamy i już będzie dobrze. O właśnie, i w jednym oczku dwa półsłupki. Następnie w trzech kolejnych oczkach po jednym półsłupku. Narzut. Drugi półsłupek pojedynczy i trzeci. I za tymi trzema półsłupkami w czwartym oczku dwa półsłupki.
jednym oczku 2 półsłupki. I tak do końca tego rzędu łączymy oczkiem ścisłym. Pauza. Skończyłam rząd czwarty. Zaczynamy piąty, zmieniamy kolor. I tu robimy jedno oczko łańcuszka. Mocno nie zaciskamy. Zaciskamy mocno ten kolor, który poniżej robiliśmy. I teraz proszę Państwa, od rzędu piątego aż do rzędu dziewiątego każdy rząd będzie wyglądać identycznie. Czyli w każdym oczku robimy po prostu jeden półsłupek, bez żadnego dodawania. W każdym oczku jeden półsłupek i tak przez rząd szósty, siódmy, ósmy i dziewiąty. Chyba że mają panie do zrobienia większą ciut rękawiczkę, bo to jest taka na mniejsze dziecko. Natomiast jeżeli będzie potrzeba zrobić na większe dziecko, to proszę robić te rzędy półsłupków, w każdym oczku jeden półsłupek, aż do momentu, gdzie zaczyna się kciuk. Tyle robimy tych rzędów, aż do momentu, gdzie zaczyna się kciuk. Moja rękawiczka akurat będzie miała te rzędy do dziewiątego. Już od dziesiątego będziemy zaczynać właśnie robić kciuk. A więc robimy właśnie w każdym oczku jeden półsłupek. Łączymy oczkiem ścisłym tak jak zawsze. I co rząd zmieniamy kolor. Zrobimy teraz pauzę na zrobienie właśnie tego, co powiedziałam, do rzędu dziewiątego. Z dziewiątym włącznie. A więc pauza. Wykonałam 9 rzędów łańcuszka. Już w tym dziesiątym zmieni się trochę wykonywanie, ponieważ będziemy robić otwór na kciuk, ale to już w następnym filmiku. Na drugą część serdecznie Państwa zapraszam. Jeśli podobał Wam się ten filmik, naciśnijcie łapkę w górę. Bardzo dziękuję.